szybko i pokrótce mówię, tutaj system zbliżeniowy, który został zaprojektowany i zbudowany przez firmę Frog. Chodzi tutaj o marker. Marker, który jest w większości wędkarzy znany, z systemem zmierzchowym, o, zapalający się o zmierzchu. Natomiast tutaj w naszym systemie jest coś jeszcze. Chodzi o to, że w łodzi, znaczy marker jest sprzężony z łodzią w ten sposób, że jeżeli łódź zbliży się do niego na odpowiednią odległość, to marker zaczyna to sygnalizować. Ta odległość oczywiście jest regulowana i tutaj po prostu mamy możliwość precyzyjnie dopłynąć do markera, co w nocy przy zwykłym markerze jest kompletnie niemożliwe. Może ja to pokażę. Szybko włączę system przy łodzi. Trzeba wyciągnąć nadajnik. My na to mówimy jeżyk. Zamontować go na magnesiku, który jest na klapie. Włączyć system z osobnym włącznikiem. O, i proszę. Tak to działa. Oczywiście zmierzchówka się jeszcze nie świeci, ale zaraz to pokażemy na wodzie. Zrobiło się już ciemno i widzimy tam marker, który ustawiłem przy brzegu. W łodzi włączamy system zbliżeniowy. No i płyniemy do markera. Chcę powiedzieć, że tu już to widać na filmie, że z dużej odległości, już powyżej 50 metrów, dopłyniecie do markera tak, żeby zrobić zrzut zanęty czy zestawu w odległości tam 1 metra, jest kompletnie niemożliwe. Natomiast ten system to umożliwia. Zaraz to zobaczymy. Łódź podpływała do markera. Proszę. Marker sygnalizuje nam, że jesteśmy koło niego i wtedy możemy zrobić zrzut. Jesteśmy pewni, że robimy to tam, gdzie powinno być zrobione. Możemy obracać się łodzią, system jest dookólny. Możemy pływać dookoła markera, też będzie sygnalizował. Odpływamy, przestaje działać. Nie ma innej możliwości zrobienia tego precyzyjnie.